Drzewo z orzechami Macadamia. Tutaj znajduje się największa przetwórnia tych orzechów na świecie. Nazywa się Mauna Loa Macadamia Nuts Farm and Factory. Co ciekawe, nazwa tego drzewa wzięła się stąd, że gdy w 1857 roku australijski botanik odkrył je po raz pierwszy, nazwał je na cześć swojego przyjaciela, który miał na imię John Macadam. I chociaż Australia jest dalej wiodącym dostawcą na rynki światowe tych orzechów, to jednak hawajscy plantatorzy udoskonalili uprawy, co pozwoliło na to, że teraz otrzymują orzechy tylko wysokiej jakości w dużych ilościach. Tak wyglądają orzechy macadamia jeszcze na drzewie.
trudno było zdecydować się na jeden rodzaj, dlatego wziąłem kilka gatunków, bo w smaku są rewelacyjne.
Mauna Kea, najwyższy szczyt Hawajów. 4205 metrów nad poziomem morza. Jest to również najwyższy szczyt, jaki udało mi się zdobyć do tej pory i muszę powiedzieć, że nie czuję się tutaj dobrze, ponieważ powietrze jest zupełnie inne niż tam na dole. Jest tu połowę mniej tlenu w powietrzu, co sprawia, że ciężko jest się skupić. Znajduje się tutaj 13 teleskopów umieszczonych przez 11 państw, dlatego że miejsce to jest jednym z najlepszych na świecie do obserwacji astronomicznych. Niebo jest idealnie czyste, a chmury, które są tutaj, znajdują się poniżej wierzchołka tej góry. Mauna Kea jest również najwyższą górą na świecie, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę jej wysokość względną, to znaczy mierzoną od podstawy, to ma ona 10 203 metry. Prawie 6 km tej góry znajduje się pod oceanem, chociaż Mount Everest ma ponad 8800 metrów, to jednak poniżej poziomu morza nie ma ani jednego metra.